Dzień dobry, szanowni państwo. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Dlatego też uprzejmie poprosiłbym państwa z fundacji albo kogoś z państwa na czacie. O, bardzo serdecznie dziękuję za informację. Przechodzę w takim razie do włączenia prezentacji, którą w dniu dzisiejszym będę chciał z państwem omówić. Na samym wstępie chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie mnie do udziału w tym wydarzeniu. To naprawdę bardzo szlachetne wydarzenie i mówię o tym absolutnie z pełną świadomością, ponieważ, szanowni państwo, ja w swoim doświadczeniu wielokrotnie spotykałem się ze zjawiskiem, no niestety, form przestępczych podejmowanych przez czy to funkcjonariuszy, czy też związanych z pracą funkcjonariuszy. Dlatego też niestety takie sytuacje nie są rzeczami, które nie występują. Pozwólcie państwo, że ja sobie jeszcze przełączę prezentację w taki tryb pełnowymiarowy, żebyście państwo mogli ją widzieć. I jeszcze raz bym uprzejmie poprosił o potwierdzenie, ale według mnie widać już prezentację w takiej formie, w jakiej ona powinna być. Nazywam się Grzegorz Skrobotowicz, tak jak zostałem przedstawiony, jestem pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zatrudniony w Katedrze Postępowania Karnego na stanowisku adiunkta. Zajmuję się zagadnieniami związanymi z procesem karnym, z odpowiedzialnością karną, a także z wykonywaniem orzeczonych kar i środków penalnych. I w dniu dzisiejszym, szanowni państwo, będę miał olbrzymi zaszczyt przedstawić te zagadnienia, z którymi najczęściej mam do czynienia, które są takim elementem niestety nieodzownym i które zawsze prowadzą do niestety odpowiedzialności karnej osób i niestety w rozumieniu takim, że zmieniają życie nie tylko samych sprawców, ale także ich rodzin i osób najbliższych. Tak jak zostało wspomniane, jeżeli ktokolwiek z państwa życzyłby sobie zadać pytanie, to oczywiście można to zrobić w trakcie mojego wykładu. Wówczas uprzejmie proszę o skorzystanie z tej opcji czatu, który widzicie państwo z pewnością po prawej stronie. I wtedy można spokojnie pytanie napisać. Ja postaram się od razu na nie odpowiedzieć. Natomiast jeżeli życzylibyście sobie państwo zadać pytania pod koniec, to mniej więcej od godziny 12:30 do godziny 13:00 będę do państwa dyspozycji i też będę starał się na pytania odpowiadać. Mam nadzieję, że ten dzień i ten czas, który państwo dzisiaj spędzicie w ramach konferencji, będzie dla was czasem owocnym. Ja mogę państwu powiedzieć, że działam też w bliźniaczym projekcie, czyli Pracowni Liderów Prawa, który również jest organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i tam również prowadzę zajęcia dla bardzo podobnej grupy osób jak tutaj. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jakie są przestępstwa urzędnicze, jak one są kwalifikowane, z jakich elementów się składają. Będę chciał też państwu powiedzieć o danych statystycznych, bo w mojej ocenie nie można mówić o zjawiskach, nie odwołując się do statystyki. Jak państwo wiecie, statystyka jest wszędzie bardzo istotna i odgrywa naczelną rolę z bardzo wielu różnych powodów, dlatego do niej oczywiście sięgniemy. Tak jak państwo widzicie, jest zaprezentowany podział na cztery części. Część pierwsza, czyli wyjaśnienie pojęcia istoty przestępstw urzędniczych. Część druga to źródła prawa karnego oraz specyfika przestępstw urzędniczych. Część trzecia, zjawisko korupcji i działania antykorupcyjne. Ja też celowo zostawiłem to na koniec, bo może trochę jak u Hitchcocka chciałbym budować to napięcie do samego końca i chciałbym też taką wisienkę na torcie i obraz tego, o czym będę mówił państwu, zaprezentować na samym końcu. No i oczywiście część czwarta, która w dużej mierze będzie należała do państwa,
Państwa, to te wspomniane pół godziny, na których, jeżeli ktoś będzie życzył sobie zadać mi jakiekolwiek pytanie, to oczywiście tego zachęcam, postaram się od razu odpowiedzieć. Jeżeli nie, to oczywiście z taką odpowiedzią wrócę do Państwa i w ten sposób ja bym widział nasze dzisiejsze spotkanie. Moi drodzy Państwo, to naprawdę bardzo wielka przyjemność i taka wymuszona też przez obecny czas, że będąc w Lublinie mam przyjemność mówić dla Państwa generalnie z Wielkopolski, choć też mam informację, że z innych części naszego kraju Państwo w tym momencie mnie słuchacie. To naprawdę bardzo dobry moment i bardzo fajna platforma do tego, żeby porozmawiać o tych bolączkach, z którymi Państwo się stykacie. Moi drodzy, ja też jako radca prawny wspieram działania różnych ośrodków gminnych, powiatowych, wojewódzkich na terenie naszego ośrodka tutaj lubelskiego, bo z tego terenu się wywodzę i mogę Państwu powiedzieć, że z bardzo wieloma różnymi przypadkami się już spotkałem. Ja też pozwolę sobie o nich Państwu powiedzieć, oczywiście z pełną anonimizacją danych, więc takie dane szczegółowe nie padną, ale one nie są potrzebne. Ważniejsze jest, żeby przedstawić Państwu zjawiska, jak coś się dzieje i jak coś wyglądało. Pamiętajcie też Państwo, że ja będę mówił o konkretnym przypadku. W analogicznej sytuacji może się okazać, że jeden czy dwa elementy będą wyglądały inaczej i wówczas już ta sytuacja będzie odmienna. Rozstrzygnięcie czy decyzja, która zostanie wydana, może być już inna. To jest też takie fajne w prawie, ja to osobiście bardzo cenię, bo pokazuje, że można różne rzeczy często różnie interpretować, co, jak pewnie Państwo wiecie, działa na korzyść lub na niekorzyść. Bowiem mogą być takie sytuacje, że interpretacja może być dla obywatela niekorzystna. No to jest ten plus i cudzysłów minus prawa. Jak Państwo wiecie, Temida jest ślepa, ma tą opaskę na oczach, wagę w ręku i miecz i stara się ważyć wszelkie argumenty. I tak naprawdę udział społeczeństwa i obywateli w kształtowaniu procesu prawnego jest bardzo istotny. Ja się z tym też wielokrotnie spotykam na uczelni, kiedy Państwo studenci pytają o wiele rzeczy, zadają bardzo trudne niejednokrotnie pytania i sam mierzę się, próbując odpowiedzieć im na te zagadnienia, które ich interesują. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj Państwo też będziecie sięgali i zadawali mi te pytania, które będą dla Was interesujące. A uwierzcie mi Państwo, że bardzo wiele różnych rzeczy odbywa się w tych mniejszych ośrodkach, w ośrodkach gminnych, tak jak mówił Pan Wojewoda. Bardzo ważne jest to, aby też te inicjatywy oddolne miały miejsce, żeby ludzie też działali w tych ośrodkach, które są im najbliższe, bo przecież to dotyczy ich. Pozwólcie Państwo, że po tym wprowadzeniu przejdę do pierwszej części, czyli wyjaśnienia pojęć i istoty przestępstw urzędniczych. Ja, Szanowni Państwo, będę zarówno korzystał z prezentacji, jak i też będę mówił z głowy te wszystkie rzeczy, które dotyczą zjawisk, o których będziemy tutaj rozmawiali. W związku z powyższym część informacji będziecie Państwo widzieli na slajdach, natomiast większość nie, bo ja nie jestem zwolennikiem czytania slajdów, dlatego też najczęściej mówię według harmonogramu, który wcześniej sobie ułożyłem. W części pierwszej poruszymy takie trzy podstawowe zakresy informacji. Po pierwsze, kto to jest funkcjonariusz publiczny versus kto to jest osoba pełniąca funkcję publiczną. Drugi zakres tematyczny to jaką rolę pełnią osoby pełniące funkcję publiczną, w szczególności, że to one najbardziej narażone są na różnego rodzaju próby wpływania na proces podejmowania przez nich decyzji. I każdy z nas, Szanowni Państwo, praktycznie codziennie z różnego rodzaju procesem podejmowania decyzji się spotyka. Mam tu na uwadze też te decyzje o charakterze administracyjnym. No i trzeci podpunkt to jest
to są przestępstwa, które naruszają zasadę bezstronności oraz jednakowego traktowania obywateli, co z pewnością Państwo zgodzicie się, niestety wpływa ujemnie, negatywnie na podejście do postrzegania samorządów, władzy szeroko pojętej. I to jest też takie fajne w tym projekcie, który jest organizowany, że możemy starać się wpływać na polepszenie tego wizerunku, że państwo jako obywatele, jako pracownicy często organów administracji publicznej, to wasza rola, wasze zadanie jest później tak dobrze oceniane, ale trzeba w to włożyć bardzo dużo pracy. I ja też wiem, że w sytuacjach, w których współpracuję z organami administracyjnymi, wiem, jak ciężką pracę te osoby wykonują. Ile one wkładają w to serca, ile wkładają w to zaangażowania. I to, ta ciężka praca faktycznie przynosi coraz więcej tych pozytywnych informacji. W części drugiej, ją tylko teraz zapowiadając, powiemy sobie o źródłach prawa karnego oraz specyfice przestępstw urzędniczych. Wróćmy jednak, szanowni państwo, do części pierwszej. Ona jest szalenie istotna, bo stanowi wprowadzenie do omawianej tematyki. I też uprzejma prośba, gdybym użył sformułowania, które będzie dla państwa nieczytelne, bardzo proszę o zwrócenie mi na to uwagi, czy na czacie, przez państwa, czy też przez fundację, żeby coś wyjaśnić, bo ja jestem tutaj dla państwa i chcę ten mój czas przeznaczyć w maksymalny sposób, żebyście państwo czuli się komfortowo, żebyście państwo z tego naszego dzisiejszego spotkania skorzystali tak bardzo, jak tylko to możliwe, bo ja uważam, że dzisiaj piękny dzień, sobota, wolny pewnie dla większości z państwa, poświęcacie ten czas na udział w konferencji, co jest bardzo pozytywne i naprawdę chwalebne i też tak podbudowuje, że państwo chcecie nowych informacji się dowiedzieć, ale z drugiej strony ja bym chciał, żebyście państwo skorzystali z tego w największy sposób. Szanowni państwo, przechodząc zatem do omówienia tej części pierwszej. Administracja państwowa i samorządowa z pewnością należą do tych obszarów życia społecznego, które uznawane są, i to też zobaczymy w badaniach, za jedne z najbardziej zagrożonych korupcją. Niestety tak jest. Mamy często tego świadomość. To też potwierdzają nam badania. Badania, które zostały przeprowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, przez CBA, i dane za 2018 i 2019, czyli najnowsze raporty, które zostały udostępnione, będę chciał państwu przedstawić i zwrócić uwagę na to, które z tych elementów najczęściej występują i wskazać też na pewne prawidłowości, bo one faktycznie są widoczne. I na potwierdzenie tego pierwszego zdania merytorycznego, od którego zacząłem. W szczególności narażone są te procesy, w których decyzje podejmuje jedna osoba lub też kilka osób łącznie. To oczywiście też może mieć miejsce, jeżeli jakaś decyzja wydawana jest w sposób kolegialny. Osoby pełniące funkcje publiczne są oczywiście szczególnie narażone na różnego rodzaju próby wpływania na bezstronność, na ich bezstronność w procesie decyzyjnym. I można powiedzieć, że analizowane przestępstwa po pierwsze naruszają zasadę bezstronności, a po drugie zasadę jednakowego traktowania obywateli, co przekłada się na negatywny odbiór samorządów między innymi oraz niestety wpływają negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych. No i teraz sięgnijmy do kodeksu karnego, bo ja jestem karnistą i ta materia stanowi przedmiot moich zainteresowań. Mamy artykuł 1, paragraf 1 kodeksu karnego, który mówi o odpowiedzialności karnej.
i podlega jej tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. No i niektóre z przestępstw, które są określone w kodeksie karnym, może popełnić jedynie określona grupa osób. I tą określoną grupą osób mogą być między innymi właśnie urzędnicy. Będą to funkcjonariusze publiczni albo osoby, które pełnią taką funkcję. I generalnie skupię się dzisiaj na rozdziale 29 kodeksu karnego, który jest zatytułowany Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego. Ustawodawca celowo umieścił te przestępstwa w tym jednym rozdziale, bowiem to w tym przypadku mówimy o ochronie prawidłowości działania instytucji państwowych i samorządowych. I ochrona tychże instytucji jest związana z realizacją powierzonych im zadań, a także przyznanych kompetencji. No i oczywiście zadania te zawsze będą realizowane przez funkcjonariuszy publicznych, którzy ponoszą odpowiedzialność za swoje działania. No i oczywiście w związku z zajmowaną funkcją mają zagwarantowaną, wzmożoną ochronę prawną. No i ujęte w tym rozdziale przestępstwa możemy podzielić na dwie grupy. Po pierwsze na przestępstwa urzędnicze i te mogą być popełnione wyłącznie przez osoby pełniące funkcje publiczne, ale także, druga grupa, są to przestępstwa skierowane przeciwko instytucjom bądź ich funkcjonariuszom. A zatem zamach na to dobro prawne pochodzi z zewnątrz. To obywatele popełniają tego typu przestępstwa, wpływając na prawidłowość podejmowanych decyzji. No i kim, szanowni państwo, jest ten funkcjonariusz publiczny? Mamy w kodeksie karnym tak zwany słowniczek. On znajduje się w artykule 115, gdzie różne terminy z kodeksu karnego są zdefiniowane. Mamy też paragraf 13, który wylicza nam osoby zakwalifikowane do grupy funkcjonariuszy publicznych. Wśród tychże podmiotów mamy między innymi oczywiście posłów, senatorów, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, posłów także do Parlamentu Europejskiego, mamy sędziów, ławników, prokuratorów, mamy notariuszy, komornika, kuratora sądowego, syndyka, nadzorcę, ale mamy także osobę będącą pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego. No a zatem mamy tutaj też te osoby, o których dzisiaj będziemy mówili. No i oczywiście mamy też pewne wyłączenie, jeżeli mówimy o osobach, które tylko i wyłącznie pełnią czynności usługowe. No to wówczas takie osoby nie będą korzystały z tego dobrodziejstwa, ponieważ te osoby w ramach tych urzędów tylko i wyłącznie pełnią pewne usługi. Na przykład mówię tu o osobach chociażby sprzątających. Jeżeli będą zatrudnione w urzędzie, a nie będą pochodziły z firmy zewnętrznej, bo i takie sytuacje oczywiście mają miejsce. No i dalej. Funkcjonariuszem publicznym jest również osoba niebędąca pracownikiem administracji rządowej lub samorządowej, czy też innego organu instytucji państwowej, w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych. A zatem to ważne sformułowanie, które odnosi się do artykułu 115 paragrafu 13 punktu 5, osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że, i tu znowu, wykonuje wyłącznie czynności usługowe.
Jeżeli ona by podejmowała się takich wyłącznie czynności usługowych, nie będzie kwalifikowana jako ten funkcjonariusz publiczny, nie będzie z tego przymiotu ochrony przyznanego dla urzędników korzystała. No i teraz zawsze, jeżeli mamy kryteria, które podlegają ocenie, no to ostateczne rozstrzygnięcie o tym, czy możemy przyznać komuś przymiot funkcjonariusza publicznego, będzie wymagało indywidualnej oceny charakteru powierzonych zadań takiej osobie. No i oczywiście, jeżeli nie będziemy w stanie określić tego samodzielnie, no to decyzję w tym przedmiocie będzie podejmował sąd. I tutaj, szanowni państwo, zawsze ta sytuacja będzie odnosiła się do konkretnego, indywidualnego przypadku. Sam fakt zajmowania określonego stanowiska bez odniesienia do rzeczywiście pełnionych funkcji i wykonywanych zadań, no, nie pozwala na ostateczną kwalifikację. Ponieważ ta sama osoba, która zatrudniona jest na stanowisku typowo usługowym, no, z chwilą powierzenia obowiązków o charakterze władczym, uzyska oczywiście na ten czas, kiedy zostały powierzone te zadania, atrybutów właściwych funkcjonariuszowi publicznemu. No i trzeba by, szanowni państwo, sięgnąć do tego, co może być rozumiane jako te czynności usługowe. No to są to oczywiście czynności pomocnicze, które nie mają bezpośredniego związku z merytorycznymi kompetencjami organu, ale mogą służyć ich realizacji. I to pojęcie odnosi się do pracowników, którzy nie biorą udziału w realizacji określonych przepisami prawa zadań organu. To jest, nie sprawują czynności o charakterze władczym. No i jako przykłady można podać wspomniany przed sekundą przykład osoby sprzątającej, ale to może być też portier, może to być też kierowca, to takie osoby będą w tym wypadku niekwalifikowane jako funkcjonariusz. No i też mamy kolejne sformułowanie, czyli udział w realizacji zadań organu. No i odnosi się jedynie do osób, które działają w obszarze imperium, a zatem te osoby posiadają kompetencje o charakterze władczym w odniesieniu do relacji z obywatelem, czy również do osób, które w danym obszarze kompetencji się poruszają, dlatego że instytucja, w której pracują, właśnie obejmuje ten element. A zatem moim zdaniem osoby mające realny wpływ na funkcjonowanie danej jednostki nie mogą być uznane za osoby pełniące wyłącznie czynności usługowych. No bo jeżeli wpływają, no to nie można mówić, że tylko wykonują czynności usługowe, czyli że serwisują coś, że coś jest outsourcowane na zewnątrz i te osoby wykonują te czynności. No nie. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że te osoby w ramach swoich kompetencji podejmują decyzje, które wpływają bezpośrednio na sposób funkcjonowania danej jednostki, w której są one zatrudnione. No a zatem w sposób pośredni wpływają na życie obywateli. Kształtują też różne stosunki prawne. A zatem często mówimy też o osobach, które odpowiadają za środki publiczne. Tym samym, tym czynnikiem, szanowni państwo, decydującym o zaliczeniu lub też o niezaliczeniu do grona funkcjonariuszy publicznych jest zakres posiadanych uprawnień. Mówię o tym dlatego, że jak będziemy mówili o przestępstwach, no to najpierw trzeba zdefiniować podmioty, o których będziemy rozmawiali. Niestety, często ta definicja nie będzie jednolita i trzeba będzie sięgnąć do wykładni,
a tej wykładni zawsze będzie dokonywał sąd i będzie odnosił się do konkretnego stanowiska. Co niestety może nie przekładać się na analogiczną sytuację, o czym już Państwu wspominałem. No, oczywiście może to siłą rzeczy budzić zastrzeżenia, no, ze względu na niebezpieczeństwo niejednolitej wykładni. W związku z powyższym zawsze warto na tyle, na ile jest to możliwe, dokonywać bardzo sztywnych określeń. Natomiast tak jak Państwo wiecie, no, nie da się wszystkiego określić w ramach kodeksu, takiego czy innego, czy w ramach ustawy, czy w ramach rozporządzenia, zarządzenia. Nie jest to możliwe. Życie ma tak wiele różnych kolorytów, że nie jest absolutnie wykonalne zamknięcie w sztywnych ramach. No i szanowni Państwo, przejdźmy teraz do osoby pełniącej funkcję publiczną. Ona jest, pojęcie to jest określone także w artykule 115, ale w paragrafie 19. Mówię tutaj oczywiście o kodeksie karnym. I jest to funkcjonariusz publiczny, ale nie tylko. Jest to członek organu samorządowego, jest to także osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej, dysponującej środkami publicznymi, to jest ważne sformułowanie, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, o czym już była mowa, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę, albo inny wiążący Rzeczpospolitą Polskę akt prawny, mam tu na uwadze różnego rodzaju umowy międzynarodowe. No i analogicznie jak w przypadku funkcjonariusza publicznego, za osobę pełniącą funkcje publiczne może być uznana tylko taka osoba, której można przypisać do jednej ze wskazanych kategorii tychże podmiotów. No ale pojawił się termin, o którym Państwu wspomniałem, czyli chodzi o jednostkę dysponującą środkami publicznymi. O kim będzie mowa? Oto, ponieważ w kodeksie karnym nie mamy definicji środków publicznych, w związku z powyższym należy sięgnąć do ustawy o finansach publicznych, w szczególności do artykułu 5, bowiem tam mamy określone pełne spektrum tych środków. I szanowni Państwo, jeżeli popatrzymy do artykułu 5, no to w nim zawarte są środki publiczne, dajniny i inne dochody publiczne, przychody publiczne oraz bezzwrotne środki zagraniczne. Popatrzmy na punkt pierwszy, bo on mówi o środkach publicznych w artykule 5. Są nimi dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, czyli z EFTY. Są także środki, o których mowa w artykule 3b, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Są to także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi i inne niż pochodzące z EFTY. Są to także przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące. No i teraz z jakich źródeł? Po pierwsze ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek i kredytów, przepraszam, udzielonych ze środków publicznych, z otrzymanych pożyczek i kredytów oraz z innych operacji finansowych. Mamy też punkt piąty, ostatni, przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. A zatem jeżeli osoba pracuje w jednostce, gdzie są dysponowane takie właśnie środki publiczne, to taka osoba będzie też zaliczana do osoby pełniącej funkcję publiczną, o ile nie wykonuje wyłącznie tych czynności usługowych. To jest ważne, bo jak będziemy mówili o przestępstwach i to, o czym Państwu wspomniałem na początku, to albo odpowiedzialność takiej osoby będzie mogła być stypizowana w danym przestępstwie,
Albo też osoba, mówiąc otwartym tekstem, będzie odpowiadała z innego przepisu, a zatem będzie podlegała innej odpowiedzialności karnej. A uwierzcie mi Państwo, z mojego też doświadczenia, jeżeli chodzi z osobami osadzonymi, odbywającymi karę pozbawienia wolności, czy też z osobami, które są na etapie procesu karnego, w szczególności jeżeli nigdy wcześniej nie dopuściły się popełniania przestępstw, to kontakt z wymiarem sprawiedliwości i potencjalna wizja odpowiedzialności karnej w rozumieniu otrzymania kary izolacyjnej i trafienia do potocznie nazywanego więzienia, czyli do zakładu karnego, jest naprawdę bardzo traumatycznym doznaniem. I oczywiście tak powinno wyglądać, bo zakłady karne, cudzysłów więzienia, nie powinny zachęcać, żeby do nich trafiać. Natomiast w momencie, w którym ta cała machina zostaje uwolniona, no to niestety widzimy takie konsekwencje, które później przekładają się na całe rodziny, a także szerzej sięgają, bo również do znajomych, przyjaciół, do pracy, w której osoba wykonywała czy świadczyła usługi. Mamy też jeszcze jeden problem, który związany jest z pojęciem jednostki organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi. No i tutaj też można powiedzieć chociażby za profesorem Majewskim, że pojęcie to nie obejmuje wszystkich jednostek korzystających ze środków publicznych, a jedynie jednostki administrujące środkami publicznymi oraz takie, których działalność przyczynia się, to jest bardzo ważne sformułowanie, do realizacji zadań publicznych i jest finansowana, drugi element, ze środków publicznych. Bowiem tu mówimy o tych środkach, które pochodzą na przykład ze Skarbu Państwa. I puentując tą część, można powiedzieć jednym takim zdaniem, że każdy funkcjonariusz publiczny, każdy, jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Natomiast nie każda osoba pełniąca funkcję publiczną będzie funkcjonariuszem publicznym. I to też wyjaśniłem w poprzedniej części. Natomiast ważne jest, że wpływ wykonywanej funkcji przekłada się, szanowni Państwo, na potencjalną odpowiedzialność karną. I to jest bardzo ważne znaczenie dla dalszego toku naszego dzisiejszego spotkania. No i oczywiście zachowanie funkcjonariuszy publicznych oraz osób pełniących funkcje publiczne zawsze, i to podkreślam, szanowni Państwo, zawsze wpływa na postrzeganie oraz na zaufanie obywateli do struktur państwowych. No i oczywiście nie powinien nas nigdy dziwić fakt, że w kodeksie karnym przewidziano określone sytuacje, gdzie jest surowsza odpowiedzialność karna z uwagi, że dane przestępstwo popełnił urzędnik. A zatem osoba, do której my jako obywatele powinniśmy i wierzę, że mamy zaufanie, bo my poddajemy się takiemu urzędnikowi w zakresie jego kompetencji do określonych działań. No i oczywiście takim przykładem może być chociażby artykuł 266 kodeksu karnego, który przewiduje surowszą odpowiedzialność karną funkcjonariusza publicznego, który ujawnił informację uzyskaną w związku z wykonywaniem czynności służbowej. No i oczywiście mówimy tu o takim ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji przez inną osobę, która zapoznała się z nią w związku z pełnioną funkcją czy wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną lub naukową. I tutaj ta odpowiedzialność takich osób będzie surowsza. Mogę od razu podać przykład z mojego doświadczenia. Była informacja opatrzona klauzulą tajne. Nie ściśle tajne, ale tajne. I osoba, która weszła w posiadanie takiej informacji, można powiedzieć dosyć taki prozaiczny przykład. Podczas spotkania rodzinnego powiedziała, że zaczepiona właściwie przez dalszego kuzyna, a słuchaj, a co tam
Ty to coś wiesz o Iksińskim, czy Iksiński to tam można z nim współpracować, nie można z nim współpracować, jak ty go oceniasz? No i ta osoba ujawniła informację, no, zrobiła to, udało się ustalić, udało się, bo reprezentowałem tą osobę, że zrobiła to w sposób nieumyślny, treść informacji niejawnych, czyli innymi słowy mówiąc o klauzuli tajne. Przekazała taką informację i oczywiście ten dalszy kuzyn no nie omieszkał wykorzystać tych danych, co, jak Państwo się domyślacie, no dotarło do osoby, której dotyczyło, no bo dalszy proces podejmowania decyzji dla tamtej osoby, która została, o której informacje zostały ujawnione, no niestety nie otrzymała pozytywnego rozstrzygnięcia. Więc zwracam Państwa uwagę, wydaje się to dosyć oczywiste, natomiast no ten przykład i dwa bardzo podobne przypadki w mojej karierze, z nimi się zetknąłem, gdzie podczas szeroko rozumianych spotkań rodzinno-przyjacielskich czy rodzinno-koleżeńskich nastąpiło przekazanie takiej informacji. No, ten członek rodziny chciał też w pewien sposób no, pomóc, więc pozwolił sobie na przekazanie takiej informacji. Oczywiście ona nie brzmiała wprost w taki sposób, jak była sformułowana w dokumentach, natomiast oczywiście sam przekaz no, był bardzo klarowny. Bardzo klarowny i w całym postępowaniu staraliśmy się udowodnić, że to była sytuacja absolutnie niezamierzona. No, różne inne dodatkowe czynniki na to wpłynęły. No i wracając, pozwólcie Państwo, że do takich przykładów będę sięgał, to osoby pełniące funkcje publiczne są tym samym szczególnie narażone na różnego rodzaju próby wpływania na ich bezstronność w zakresie procesu podejmowania decyzji. No oczywiście pojawia się też z drugiej strony pokusa do tego, aby no, nadużywać posiadanych uprawnień. Korzystać z pozycji, którą się otrzymało. No i oczywiście to korzystanie, mówię tu o tym negatywnym wydźwięku, czyli w celu otrzymania określonych korzyści. Też o tym powiem na przykładach późniejszej części, gdzie osoba z uwagi na zajmowane stanowisko, no chciała delikatnie mówiąc wymusić na pewnej osobie zachowanie w celu podjęcia określonej decyzji. I to jest bardzo niebezpieczne, bo szanowni Państwo, wszyscy jesteśmy tylko i aż ludźmi i pokusa do popełniania różnego rodzaju przestępstw może się zrodzić w każdym z nas. W tym miejscu mogę powiedzieć o takim przykładzie, gdzie była inny niż, powiem Państwu później, była osoba, która zajmowała stanowisko kierownicze w urzędzie, bardzo wysokie i dziecko tej osoby było chore i lekarz, któremu zależało na pewnym korzystnym rozstrzygnięciu, no, posłużył się takim sformułowaniem, że no, on w takim razie chciałby tutaj korzystnego rozstrzygnięcia, będzie w stanie pomóc, ale no niestety trzeba będzie pewnych czynności dokonać. No i oczywiście też było w tym zakresie prowadzone postępowanie, które się zakończyło prawomocnym uniewinnieniem tej osoby, bo tutaj wchodziło w grę wyższe dobro, zdrowie, no i też szantaż, który był podejmowany. Natomiast no niestety takie sytuacje w przypadku osób pełniących funkcję publiczną oczywiście mogą mieć miejsce. Dlatego też przepisy prawa karnego pełnią funkcję prewencyjną. Starają się odstraszyć, i tu mamy zarówno tą prewencję indywidualną, jak i generalną, czyli prewencję odstraszającą erga omnes, czyli co do zasady wszystkich obywateli, oraz prewencję indywidualną, która już jest skierowana do konkretnej osoby, gdzie potencjalny sprawca zastanawia się, czy warto, cudzysłów, popełnić takie przestępstwa, jeżeli to zrobię, to co mi za to grozi? I takie sytuacje też
czasami mają miejsce, bo nie zawsze przestępstwa podejmowane są bez zastanowienia, w szczególności jeżeli chodzi o urzędników państwowych, o urzędników samorządowych, no to jeżeli przestępstwo jest podejmowane czy wykonywane, czy popełniane, no to często poprzedza je analiza. Może nie jakaś nad wyraz rozbudowana, ale jednak człowiek się zastanawia i kalkuluje, przynajmniej tak wychodzi z moich obserwacji. Nie zawsze, natomiast większość przypadków jednak w ten sposób bym oceniał. Mamy też, szanowni państwo, potrzebę wprowadzania pewnych mechanizmów ograniczających, pewnych mechanizmów kontrolnych, bowiem, no niestety, ale występuje też często zjawisko nepotyzmu, które niestety w naszym środowisku, mówię tutaj też funkcjonariuszy, występuje. No, widzimy też, co się dzieje w mediach, gdzie takie sytuacje są piętnowane. No i do procedur, które miałyby na celu minimalizowanie, bo nie da się nigdy czegoś w 100% wyeliminować, ale minimalizować pewne zjawiska, należałoby zaliczyć chociażby takie przypadki jak różnego rodzaju kodeksy etyczne, regulaminy pracy, czy też obiektywny nadzór sprawowany przez przełożonego. To o tym pan wojewoda chociażby mówił. No i oczywiście w różnych krajach różnie to wygląda. W Polsce to, co ważne, to my nepotyzm rozumiemy jako faworyzowanie krewnych albo znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanki przez osoby wpływowe przy obsadzaniu wysokich stanowisk czy też nadawaniu określonych godności i przywilejów. No i tutaj oczywiście jest ten problem, że w przypadku zjawiska nepotyzmu nie podlega ono odpowiedzialności karnej, natomiast, szanowni państwo, zawsze każda sytuacja ma dwa oblicza, bo z jednej strony, oczywiście, jeżeli ktoś zajmuje wysokie stanowisko w urzędzie, jakimkolwiek, czy będzie to na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, czy państwowym i chciałby zatrudnić na danym stanowisku jakąś osobę, no to pojawia się pytanie, no dobrze, a czy w takim razie do otwartego konkursu ogłoszonego, transparentnego, nie może przystąpić jego syn, córka, zięć, kolega, przyjaciel, przyjaciółka, jej, jego, bo dlaczego? No oczywiście, jeżeli miałaby być sytuacja, że taka osoba byłaby bezpośrednio podwładną, no to może to budzić już na samym wstępie pewien zgrzyt. Jest to zrozumiałe. Natomiast co, jeżeli będzie to 2 stopnie niżej, 3 stopnie niżej i osoba wygra konkurs? Nie dlatego, że ma na nazwisko Iksińska czy Y-kowska, tylko dlatego, że posiada kompetencje. No nie można też, i to niestety, szanowni państwo, ja często w mediach widzę trochę wyświechtanie tego pojęcia nepotyzmu, bo osoby, które są dziećmi, małżonkami, krewnymi, rodzeństwem, no osób wysoko czy też wyżej postawionych w strukturach, no nie mogą być odcięte od możliwości aplikowania na określone stanowiska. Bo nie można mylić czy wypaczać terminu nepotyzmu z uczciwą konkurencją, z rzetelnie przeprowadzonym, transparentnie przeprowadzonym konkursem na dane stanowisko. Jeżeli ktoś chce pracować w urzędzie gminy, jeżeli ktoś chce pracować w starostwie, a na przykład w urzędzie marszałkowskim albo w innym ośrodku, jakimś władczym, pracuje ktoś z jego rodziny, to nie znaczy od razu, że jak on otrzymał taką pracę, to dlatego, że jest spokrewniony, spowinowacony z tamtą osobą. Bo to też, szanowni państwo, bardzo negatywnie wpływa na takie osoby. Jeżeli ktoś rzetelnie pracuje, uczył się, nabierał doświadczenia, żeby zajmować określone stanowisko i następnie nie może w nim uczestniczyć, no dlatego, że
w innych urzędach ktoś z jego rodziny występuje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w szczególności, przepraszam, w tych mniejszych ośrodkach, w mniejszych aglomeracjach widzimy takie sytuacje, że ktoś w jakimś ośrodku podlegającym na przykład urzędowi gminy, jeżeli ubiega się o pracę, to zaraz od razu pojawia się, a no tak, bo to jest przecież tam syn, córka i tak dalej. No tak, no ale to znaczy, że ta osoba ma wyjechać z tej miejscowości, żeby mogła podjąć pracę? No przecież to nie o to chodzi. Więc to jest takie zjawisko, przepraszam. Przepraszam Państwa, które nie może też być w jakiś sposób negatywny pokazywane czy tłumaczone, bo to krzywdzi też innych ludzi. Ale oczywiście my też wiemy, że jest bardzo wiele tych przypadków, gdzie mamy takie negatywne konotacje. No i nieco szerszym pojęciem jest pojęcie kumoterstwa, które odnosi się nie tylko do ludzi spokrewnionych, no tutaj polega na wzajemnym popieraniu się pewnych osób. I to jest ważne, wzajemne popieranie się. Czyli tak jak, mówiąc otwartym tekstem, trochę ręka rękę myje. Czyli ja tobie coś, ty mi coś w zamian. No i oczywiście celem takiego działania jest osiągnięcie korzyści materialnych bądź społecznych, niematerialnych. No i oczywiście zachowania te w niektórych przypadkach mogą stanowić również czyny przestępcze, czyli nadużycie władzy czy łapownictwo, o czym będziemy sobie mówili. No to są już jednoznaczne przykłady. No oczywiście, jeżeli nie mamy do czynienia z przestępstwem, no to takie zachowania co najmniej naruszają przepisy prawne, te o charakterze na przykład regulaminów, czyli nie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czy też kodeksów etycznych. No niestety, ważną rzeczą jest to, że musimy zawsze każdy taki przypadek traktować indywidualnie. I ja też Państwa do tego serdecznie zachęcam, że jeżeli mamy jakiś przypadek, to zawsze starajmy się go rozpatrywać indywidualnie. Z pewnością Państwo tak robicie i szapoba, czapka z głowy, ale jeżeli ktoś by leciał sztampą, to proponuję unikać takich sytuacji, bo niestety często pojawia się odpowiedzialność następnie karna dla takich osób, czy też dyscyplinarna i nie kończy się to niestety w bardzo wielu przypadkach pozytywnie. Więc Szanowni Państwo, z całym szacunkiem staram się też takie sytuacje wygaszać. Mamy też artykuł 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który mówi nam o zasadzie zaufania do władzy publicznej. No i tam wspomniany przede wszystkim paragraf 1. Organ administracji publicznej. To one prowadzą postępowania w taki sposób, aby nie budziło ono braku zaufania do jego przebiegu, oczywiście braku zaufania przez uczestników, zarówno do przebiegu całego procesu, jak i do władzy publicznej, i kierują się określonymi zasadami, czyli zasadą proporcjonalności, bezstronności i, przepraszam najmocniej, równego traktowania. No ale niestety, Szanowni Państwo, czasami jest to też martwe prawo, bo jak wygląda przestrzeganie tego przepisu, czyli artykułu 8 w praktyce? No, wystarczy chociażby pobieżnie przejrzeć listę różnych zaniedbań czy nadużyć. Myślę, że takim szeroko pojętym przypadkiem jest oczywiście reprywatyzacja, cudzysłów warszawska, gdzie widzimy różne nadużycia i przyznawanie, mówiąc wprost, kamienic określonym osobom, bez tutaj wchodzenia w jakiekolwiek przypadki. Natomiast tu widzimy, że no niestety, ale ten proces nie odbywa się prawidłowo, no chociażby komisja, która działała i weryfikowała. No to w takim razie w jaki sposób no ten artykuł 8 był tutaj przestrzegany? No nie był przestrzegany. No więc co zrobić, żeby artykuł 8 faktycznie wdrażać i prawidłowo z niego korzystać? Szanowni Państwo, zaufanie społeczne. Zaufanie społeczne jest tym tak zwanym klejem, który pozwala na to, że dana społeczność funkcjonuje i nie ulega rozpadowi. No a z drugiej strony zaufanie obywateli do władzy oraz instytucji państwowych
no jest warunkiem absolutnie niezbędnym do istnienia demokracji. No nie mogą te dwa podmioty ze sobą nie funkcjonować prawidłowo i żebyśmy mogli mówić o demokracji. No niestety takiej możliwości nie ma. No i oczywiście wraz ze spadkiem wzajemnego zaufania zarówno aparatu państwowego, jak i obywateli będących no, w kontakcie z tymi podmiotami, niestety będziemy mówili o wzajemnym zaostrzaniu się konfliktów, a nie o pomocy. Dlatego tak istotne jest podejmowanie kilku określonych działań. Po pierwsze, szanowni państwo, i wiem, że w szczególności osoby, które pracują w urzędach, to wykonują, czyli trzeba ciągle uwrażliwiać urzędy. Uwrażliwiać też na petentów, mieć też dużo do nich cierpliwości. Ja wiem, szanowni państwo, zawsze można powiedzieć, no tak, łatwo powiedzieć. No pewnie, że łatwo powiedzieć, a trudniej zrobić. Ja to rozumiem, ale uwierzcie mi państwo, że bardzo dużo z różnymi organami współpracuję i często absolutnie przychodzę jako zwykły, cudzysłów, szeregowy petent. Spokojnie rozmawiam z uśmiechem też z tymi osobami, bo wiem, jak ciężką pracę wykonują, ale z drugiej strony też spotykam się z tym pozytywnym odzewem ze strony urzędów, że urząd też podchodzi do mnie w ten sposób pozytywny. I to jest bardzo ważne, żeby urzędy były uwrażliwione na petentów. No bo przecież, szanowni państwo, obywatele są dla urzędów, a urzędy dla obywateli. Ci funkcjonariusze, osoby pełniące funkcję publiczną, to tylko przy takiej symbiozie może to prawidłowo przebiegać. Ja wiem, że nasze społeczeństwo, też pewna spuścizna PRL-owska, no ciągle w społeczeństwie jest. Mam tego świadomość, naprawdę. I też tego doświadczam. Ale staram się przynajmniej sam zmieniać siebie, moje dzieci i uwrażliwiać. I także też doceniać pracę osób w urzędzie. Dziękować im po prostu za dobrze zrobioną, wykonaną pracę. Bo słowo dziękuję, podanie ręki, no oczywiście nie teraz, nie jest niczym złym. Jest to po prostu podziękowanie za dobre wykonaną pracę. A zatem po pierwsze uwrażliwianie urzędów. Po drugie, no wiadomo, że politycy decydują o kształcie biurokracji, więc oni też, i to widać, przenoszą akcent z pewnego bezdusznego paragrafizmu tak zwanego na działania w sposób bardziej efektywny, elastyczny, wrażliwy, sprawiedliwy, bo oczywiście, jeżeli ten przykład też idzie od góry, to łatwiej jest to wykonywać niżej. Należy też wymagać oczywiście od urzędników wysokich standardów etycznych, bo jeżeli oni będą ich przestrzegali, no to tym samym my będziemy mogli jako obywatele mieć większe zaufanie do tych osób. To po prostu tak działa. I ja też widzę, a mieszkam pod Lublinem w jednej z gmin, jak naprawdę tam urząd się zmienia. Zmieniał i ciągle zmienia, na lepsze. Ale to jest praca ludzi, ale zarówno obywateli, jak i urzędników. No i oczywiście widać też w ostatnich latach, że nasze społeczeństwo dosyć mocno się aktywizuje, chce partycypować w rządzeniu, chce się uczyć, dokształcać. Chociażby najlepszym przykładem jest państwa udział dzisiaj tutaj, że państwo swój cenny czas poświęcacie na to, żeby tutaj być i żeby można było też nowych rzeczy się dowiedzieć czy nowych rzeczy posłuchać. I to jest oczywiście szalenie ważne, bo pokazuje nam też różne możliwości rozwoju.